Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapio, to jest kolejny odcinek Droga do Sławy Alex Mahanderem. Słuchajcie, jak pamiętacie, ostatnio zaliczyliśmy no w miarę dobry debiut w Premier League. No i teraz przechodzi czas na mecz z Tottenhamem, z tego co pamiętam. Ale póki to mamy jeszcze dwa punkty, punkt umiejętności, które wydam na tempo, żeby tutaj na żelazne pulsa, żeby miał wykorzystane. Dobra, zapamiętane. No i okej, no jak pamiętamy, ostatnio oczywiście przyszedł również Harry Kane do Liverpoolu, więc raczej to nam nie ułatwi zadania, ale no już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na mecz właśnie z Tottenhamem, gdzie była gwiazda już Tottenhamu zagra, zagra przeciwko, o Jezu, co się dzieje? Już wracam. Przeciwko swojemu dawnemu klubowi jest Kane, Walker, Mane, Bernard, Leiva, Stewart, Stewart. No i dobra, gramy Hunterem. No już jest przygotowywana zmiana, oczywiście wchodzimy na boisko. Premier, za co premier? 7-0. Zwiększ prowadzenie, czyli strzel bramkę, utrzymaj prowadzenie, wygraj mecz. Dobra, to są premie dla nas. No i miejmy nadzieję, że uda nam się strzelić kolejną bramkę. Teraz gramy na White Hart Lane. Więc na wyjeździe, może być trochę ciężej. O, i ta grafika, jak ja bardzo za nią tęskniłem. Dobrze, teraz Hunter tam się poprzepychał. Alex, podanie. I jak to się stało, że tu nie ma bramki w tym momencie. Ajajaj, mam nadzieję, że płynność wam tu nie przeszkadza, że jest ok. Trochę postanowiłem zmienić w ustawienia. Hojnkmin Son. A więc Son wchodzi na boisko, więc będziemy mieli utrudnienie na lewej stronie. Hunter przyjmuje tą piłkę. Hunter! Próba uderzenia zablokowana. Jak to słaby strzał, on mi źle podał. Dobrze, teraz świetnie poprowadzona dwójkowa akcja, tutaj się próbuje pokazać. No wypuść mnie, idealnie. Alex Hunter! 1-0, Alex Hunter zdobywa bramkę. Jezu, nie patrzę, jaki jest wynik. Alex Hunter, piękna akcja. No Kane również, czemu on gra z numerem trzecim? Nie, zaraz, jaki on ma numer? Nieważne, ważne, że my strzelamy bramkę. Nie spojrzałem w którym minucie i nawet nie wiem, jaki mamy, kurczę, wynik. Ale popatrzmy, no świetne podanie tutaj od Harry'ego Kane'a. No świetnie, prawa noga w okienko. Alex Hunter w 79 minucie bramka i prowadzimy już 2-0. A więc świetnie, świetnie się to zaczyna dla nas, no ale znając się i tak raczej pójdziemy na wypożyczenie, bo już były takie właśnie potwierdzone informacje, że pójdziemy na wypożyczenie. Oczywiście pewnie większość z Was już przeszła ten tryb, więc wie jak to jest. Możecie grać na amatorze, strzelać jak najwięcej bramek, a i tak pójdziecie na wypożyczenie. Niestety tak to jest zbudowana ta gra. Teraz podanie do Wijnalduma i to był faul. Danny Rose faulował, czy to będzie żółta kartka, może nawet czerwona. Nie wiem jak to sędzia oceni. To jest czerwona kartka dla Danego Rose'a. I trafienie, marzenie po prostu. No świetnie, świetnie to zrobił Giorgio Wijnaldum. Pięknie wygląda już wolny. Popatrzmy jeszcze raz, no idealnie od poprzeczki. Burn motherfucker, by się chciało powiedzieć, ale naprawdę, no gol niczego sobie, gol Stadionu Świata. A ja się cieszę, bo utrzymujemy prowadzenie, strzeliliśmy bramkę i mamy ocenę powyżej powyżej właśnie 7-0, więc wszystkie cele po prostu kazane przez trenera, te premie to wykonaliśmy. W gain do środka! Alex Hunter! I mamy 2-0. Nie, przepraszam, muszę wykonać tą dziewczynkę. Alex Hunter! Dabujący Alex Hunter na 4-0. Ja nie wiem, czy nie mam za niskiego poziomu, ale to jest zawodowiec, kurczę blade. Nie powinno być aż tak łatwo, albo po prostu mój Hunter jest aż tak dobry. No świetne uderzenie Huntera. Naprawdę fenomenalna forma tego młodego zawodnika. No i on nie zwalnia tempa. Świetnie, nam nawet dobrze podał. Jeden z naszych zawodników, znaczy kolegów z drużyny, Eriksen, jeszcze kontuzja na dodatek. No tam nie spodziewałem się aż tak dobrego podania, ale zaraz, to może być kontra i jest, 4-1, ale tak czy siak to jest pogrom na White Hart Lane. Ale naprawdę, wracając jeszcze do formy Alexa Huntera, no jest niesamowita. No, coraz lepiej się czuję grając z tym zawodnikiem. Te punkty umiejętności naprawdę coś dają, bo dają mu do przyspieszenia
Wygląda naprawdę szybko. Teraz w granie będzie hat-trick! I broni to Loris. Obronił to Hugo Lloris. Do Huntera. Ja będę starał się o tego hat-tricka. Alex Hunter. No świetny raj, tylko szkoda, że ten strzał został zablokowany. Koniec tego spotkania. Wygrywamy 4-1. Dwie bramki naszego głównego bohatera, czyli Alexa Huntera. Zobaczmy jeszcze. Wspaniała technika przy tym golu z pierwszej piłki. Świetne przewidywanie. Twoje prostopadłe podania doskonale znajdują kolegów na wolnym polu. Bardzo dobrze udawało ci się mijać rywali. Dobrze się znalazłeś pod bramką. Czyli po prostu trener nas chwali za wszystko. Więc no naprawdę fenomenalny mecz w naszym wykonaniu. A tu Burnley no prawie wygrał z Arsenalem. 5-3. Arsenal miał małe problemy. Ale ostatecznie wygrał. My też wygrywamy. Nagrody za mecz. Premia. Pierwsza premia za pierwszy skład oczywiście nie było. Ale premia za bramki razy dwa. Czyli 800 funtów dostajemy premii. Zarobki wzrosły. Wartość rynkowa również wzrosła 5400, więc to już jest dużo. Nadal się nie zbliżamy do wzrostu atrybutów. Dobra, nie ma żadnych punktów umiejętności, a więc przechodzimy dalej. Czy będzie jakaś cutscenka, czy od razu przejdzie do następnego meczu, bo nie jestem pewien. Chyba będzie trening nas jeszcze najpierw czekał. No więc okej. Dobra. Co nas czeka? Co nas czeka? Dziś 4-1 wyglądał jakby był u siebie. Zasłużyłeś na to zwycięstwo, bla bla bla. Londyn i mamy teraz stałe fragmenty gry. O jest, czyli to czego nie umiem wykonywać. Jedna bramka mi chyba tylko weszła z rzutu wolnego. Chyba tylko jedna przez no, ten cały okres. Więc nie jest za specjalnie dobrze. The best teams train harder than the rest and that's a fact. So guess what we're doing today. Dobra, podstawę rzutów wolnych, wrzutki z rzutów wolnych. Dobra, rozpoczynamy ten trening. Równowaga, no cenność rzutów wolnych właśnie jest u Huntera bardzo. Bardzo kuleje ta umiejętność, to chciałem powiedzieć. Zobaczymy na co stać Huntera. O! Trafił. Nie trafił. Zrobię na dalszy słupek. Dobra, trafił, to się liczy. O, świetnie. Po ziemi, dobra, weszło, to się liczy. O Jezus. Ej, wyszło. Dobra, dalszy dystans. O, dobra. Na razie wchodzą. Ej. Teraz się odsuniemy. Nie, dobra. Lepiej nic nie zmieniać, bo jego postawa przy tych rzutach wolnych jest dobra. Jezus Maria, no. Pięknie weszło. Pięknie! No jest ocena A. Tego się nie spodziewałem. O, jeszcze tam trafił. No świetny, świetny, nie, doskonale. O to mi chodziło. Teraz dośrodkowanie. Wrzutki strzela jak najwięcej bramek po dośrodkowaniach z rzutów wolnych. Uuu. Aha, dobra. Oj, nie trafię tam. Aha, dobra. Dobra, zrozumiałem. Właśnie, no, 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 chyba. No nie, no, czemu nie potraficie? Wyskocz raz, no. O. No, idealnie, no. Jeszcze gol, no to weszło. Ledwo, ale weszło. Uhuhuhu, no. Może być za mocne, albo właśnie wręcz idealne, ale dobrze się teraz popisał bramkarz. Ale to trzeba mocno uderzyć. Ja wtedy widocznie za lekko robię, no to teraz też za lekko, ale dystans też był jakiś daleki. Hunter. Ajajaj. Powtórzę sobie jeszcze raz, bo już załapałem o co w tym chodzi.
pięknie. Dobra, jeszcze raz. Gdzieś tutaj. Tam powinien ktoś wyskoczyć, chyba że bramkarz złapie. Takie przedłużenie, no dotknął na szczęście nasz piłkarz. Znaczy, w sensie nasz kolega z drużyny, świetne przelobowanie taką główką bramkarza. Gdzieś tam na wolne pole, ale źle było ustawione troszeczkę, ale już powoli idzie lepiej. O co w tym chodzi, ale znowu prosto w bramkarza, no to mi się właśnie nie podoba. Ja wrzucam, ale oni nie potrafią wykończyć akcji. Dobra, teraz to było za lekkie, no cofnij się tam jeszcze. Gdzieś tam, wyrzucenie. Ooo, poprzeczka. No nie wierzę, nice. Ja wiem, że to było nice. I to teraz jest nice. Takie bramki mogliby mi strzelać. Właśnie koledzy. What? Ale swag. Nie, to jest po prostu. I po prostu. Nie wiem, co teraz to była za reakcja moja, ale to były świetne bramki. Kontynuujemy fenomenalnie wykonane rzuty wolne. No i powinniśmy już być w tym wyjściowym składzie, no, coś tam trener nie ufa. Dlaczego, Jurgen? Celność rzutów wolnych, podkręcanie, wszystko nam tu podrosło troszeczkę. Jesteśmy coraz bliżej tego wyjściowego składu, ale jak wiadomo, do tego wyjściowego składu raczej się nie załapiemy. Chyba że jak wrócimy z wypożyczenia, to wtedy tak. Antony Martial, Eden Hazard. Tutaj widzimy wszystkie plakaty zawodników. Dobra, więc teraz chyba nas czeka w końcu mecz. No, na razie wszystko dobrze wygląda. Cechy. Mam jeden punkt umiejętności. Posiadanie, nie, kontrola piłki jest mi akurat niepotrzebna, a więc jeszcze, o Jezu, dzisiejszy cel wolny trening, a więc będzie to ten mecz. Kurczę, ja chcę zagrać mecz, a nie taki wolny trening. On jest taki trochę wkurzający. No tam widzimy Balotelli w głębokich rezerwach. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely, let's get cracking. Przecież nikt się nie zgodził. A, to ja sobie wybieram co chcę, dobra. No na pewno przyspieszenie mi się tu przyda, więc weźmiemy to. A, w ten sposób ja sobie wybieram, dobra. Strzelanie, na pewno strzelanie. Dobra. Dobra, strzały z dystansu. To będę chciał sobie poćwiczyć. Przyspieszenie już jest dobrze, wytrzymałość też jest w miarę okej. No więc jedziemy. Czemu on tam jest na czworaka? A. Dobrze idzie. Dobra, kontrola piłki, obiegnij, wyszedłeś. Niepotrzebnie. Pominąłem jedną strzałkę. Wybrałem środek i to był chyba błąd. Bo mnie na dystansie wyprzedził. Oj! Ale jeszcze mamy premię. Dobra, spróbuję jeszcze raz, jak się nie uda to... W niektórych momentach powinienem hamować jednak. I na przykład wymijanie tych pachołków. No, ale tu teraz w ogóle nie popisałem. Nie udało się. Nie! 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 Przez przypadek! O Boże! Przez przypadek dodać nacisnąłem. O, i zostało mi to F. Którego nie powinno być. No, udało się. Teraz na siłę poprzeczka. O, od poprzeczki teraz weszło. Dobrze. O Jezu, za mocno. Teraz to sam zauważyłem. Pięknie to zrobił Hunter. Dystans nam się zwiększa. Dobrze. Pięknie, no idealnie po prostu. Oj, 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 oj. Z lewej nogi.
No idealnie to zrobiłeś, Alex, idealnie. Jehohoho! Za mocno poprzeczka. Dobra, kontynuuj, no niestety nic nie poradzę na to F, co mi się tam przydarzyło, którego nie powinno być. Ajajajaj, niewyspany chyba jestem, za mało kawy wypiłem dzisiaj. No jak widzimy, nie przebiliśmy się na do głównego składu, trener ma nas głęboko gdzieś. Tak, wiem, no ale przynajmniej tu tam celność główek, wolej nam podskoczyły. Co? That's all for today, lads. Get some rest tonight. No wysłał nas na rezerwy, ale gnój. Bo zrąbałem jeden trening. Nie! O nie wierzę. Oh my god, przez jeden głupi błąd. O Boże. No jestem rezerwowym, nie zesłał mnie na rezerwy, ale no... O tak, spieprzyć. Dobra, więc ja was już zapraszam na skrót drugiego spotkania. No miejmy nadzieję, że tam też uda nam się chociaż z ławki coś strzelić, żeby trener odzyskał do nas zaufanie, chociaż to raczej i tak nic nie zmieni. Więc okej, gramy z Leicester tutaj. Wijnaldum, Walker, Sturridge, Stewart, Leiva, Bernard, Moreno, Lovren, Sako, Klein, Karius. Okej. Dobra, więc my już mamy zmianę, wchodzimy oczywiście z ławki. Premię za not, zaimponuję trenerowi 8-0. Ulubieński, wykonaj co najmniej 3 sztuczki, dobra, wyczekuj gwizdka, czyli wygraj mecz. Czy nie muszę nic strzelać, ale muszę mieć bardzo wysoką ocenę, a więc musiałbym coś strzelić. Alex Hunter, no to by było debiut, takie wejście smoka można powiedzieć. Prowadzimy 3-0 z Leicester, a więc bardzo wysokie to prowadzenie. Koniec tego spotkania, wygrywamy 3-0, no to był nudny mecz, raczej nic się nie działo. Dwie, nie zaliczyło mi tej trzeciej sztuczki. Nie, coś się zacina. Społecznościowa gwiazda osiągnie 50 tysięcy obserwujących w trybie droga do sławy, okej. Co było na minus? Utrzymanie się przy piłce? Aha, dobra. No kurczę, trudno, no nie dało się strzelić, nie spełniłem wymagań, ale podniósł mi poprzeczkę, kurde, frajer. Że nie frajer, bardzo szanuję Jurgena Kloppa, ale no, nagrody za mecz, tutaj raczej nic nie będzie. 50 tysięcy obserwujących, wzrost atrybutów, nic się nie zmienia, więc idziemy dalej. Co nas czeka teraz? Bo nie, naprawdę, kiedy będzie to wypożyczenie, a może nie pójdziemy na wypożyczenie i taką kartę dostanę, co? Taką słabą. Nie wiem, raczej nie powinienem dostawać takiej słabej karty. Dobra, co nas co czeka? Dzisiejszy cel strzelanie, czyli to co lubię. Dobra, dojdziemy na trening. Już do sezonu jeszcze daleko, więc zanim w sumie dojdziemy, może dzisiaj zrobimy taki sobie trochę dłuższy odcinek, bo mam ochotę pograć w ten tryb. Tak, na razie nagrywam tylko ponad 20 minut, 26, więc nie jest najgorzej. Bala w głębokich rezerwach. Hello, gentlemen. Let's train, yeah? Dobra, możemy potrenować. Strzały ze sensu, główki, woleje, dobra, czyli to co naprawdę lubię. Ostatnio to mi dobrze wychodziło, więc nie najgorzej. Niestety skopałem ten dribbling, ale no... No nie, nie z takiej bliskiej odległości poprzeczka. Pięknie, o to mi właśnie chodziło. Z pierwszej piłki, no idealnie. W okienko, ej, to minęło jednak. Najlepiej to właśnie przytrzymywać strzał finezyjny, jak ktoś chce, może oczywiście na siłę. O, dobra, teraz spróbuję na siłę. No, i właśnie, można na dwa sposoby, można właśnie finezyjnym, albo na siłę. Można na zmianę oczywiście robić. Oho, idealnie, Alex. Pięknie, no to się właśnie nazywa kunszt Alexa Huntera. Co tam jakiś Garrett Walker? Co tam jakiś Sturridge? Co tam jakiś Harry Kane? Właśnie tylko Alex Hunter, no idealnie. Dobra, kontynuuj, nie powtarzam. Teraz główki i woleje, czyli to co lubię trochę mniej. Siła strzału taka mała? Oj. Dobra. Hunter, dobra, wykończył. O Jezu, dobra, poniosła mnie fantazja. Aj, znowu nie poniosła fantazja. Oj, tutaj już wchodzi rywal, będzie gorzej. No właśnie, z rywalem jest gorzej, bo jeżeli zawodnik jest właśnie...
Ale to teraz zrobił, no pięknie Hunter, to jeszcze powinny być za przytrzymanie piłki. Uderzył, świetnie. Ja tu chcę na co najmniej B to zrobić. No nie, 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 nie. Ej, to się nie liczył, nie przytrzymywał na, w parterze, no. Świetna główka. Oj, tam był faul. To brzydki. No, Hunter, przyjmij, uderz! Spojenie, no. Dobra, mogę to brać. Nie jest F, więc nie jest najgorzej. Nie, nie chciałem się, wiecie co, już z tym męczyć po prostu. Wyszło dobrze, nie jest najgorzej. Moreno, Karius, tutaj Coutinho. Coutinho jaki mały. Dobrze go odzorowali. Dobra, przyjmuję to w ciemną strzałę ze stansu. Celność główek, woleje mi tu podskoczyły. Jest dobrze. Odzyskałem zaufanie w oczach Kloppa. Dobra, idziemy dalej. No, ja jestem ciekaw, bo na razie tak nudno się robi same mecze jeszcze z ławki rezerwowych. Trochę mnie to martwi, bo jednak nudny się powoli robi ten tryb. Oczywiście nic mu nie umówiąc, bo naprawdę wygląda to dobrze. No tu nie, ja oszczędzam jeszcze tylko, że mieć te 5 gwiazdek sztuczek gdzieś tu było. O, potrzebuję jeszcze jeden punkt, żeby mieć 5 gwiazdek sztuczek. Teraz gram mecz z Arsenalem. O, Arsenal na czwartym miejscu, no przypadek nie sądzę. Dlaczego to dlaczego? A kto ostatnio strzelił 2 bramki, tak? Kto prawie otarł się o hat-tricka? 3 mecze, mówię, to tak szybko idzie ten odcinek, jak zrobię, postaram się zrobić o wiele dłuższy. Za szybko aż nawet idzie, bo bez kascenek to jednak, wiecie, to tak wszystko właśnie wolno idzie. Jakieś nowinki, nie wiem, 4 tutaj. Czy Aleksandr ma felerne kolana jak jego ojciec? Mam nadzieję, że nie, bo wyglądał obiecująco, kiedy wszedł w drugiej połowie wygranej 3-0. No, ja nie jestem jak mój ojciec, ja przynajmniej nie mam kontuzji, gram dobrze. Dobra, tutaj nie, bez cięcia robimy. Idziemy dalej, idziemy do meczu. Trzeba się tu skupić na wygranej. Znowu, żeby strzelić bramkę. Oczywiście już wchodzimy, Klopp ma dla nas jakieś wskazówki, premie. Ocena 8-0, rozgraje piłkę, wykonuje co najmniej 10 podań, daj nam zwycięstwo, czyli wygraj mecz. Ale to kurczę... Oj, zaraz wchodzę za Coutinho, czyli albo będę na lewym skrzydle, bądź na środkowej pomocy. Zaraz zobaczymy, jaka jest nasza aktualna pozycja. LS, dobra, czyli lewe skrzydło. Ale muszę wykonać co najmniej 10 podań, a to łatwe, no kurczę, nie będzie. Będę musiał praktycznie podawać cały czas. Piękne wysunięcie, Gareth Walker. Hunter Walker! Gol, 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 gol! I to asystujemy naszemu najlepszemu przyjacielowi, czyli Garethowi Walkerowi. I świetnie, no jest asysta, kolejne podanie, Gareth Walker na 5-4. No poczuł się jak Bóg, ale no zasłużenie, no świetnie, tutaj right Huntera na lewym skrzydle. Perfekcyjne środkowanie, błąd Pera Mertesakera, że nie chwycił tej piłki. I Gareth Walker z numerem 30, zawodnik. Nowa pozycja, prawy napastnik, dobra, więc jestem przesunięty na prawą stronę. Gareth Walker, no i prawie mamy tą ocenę 8-0, prawie to wykonaliśmy, świetna asysta, świetne podanie, ale to było dopiero chyba czwarte podanie z mojej strony, bądź trzecie nawet. Ja się będę trzymał tutaj gdzieś środka albo tej prawej strony, Klavan chodzi na środek obrony, a więc kolejne podanie do Garetha Walkera. Walker, poczekaj, ja tu się pokazuję, świetnie, Gareth Walker, idealne podanie do Alexa Huntera, Alex Hunter obok bramki, co, ale to zepsuł, Alex. Ale Walker, że źle to przyjął, ale zaraz, przejmujemy tą piłkę, Per Mertesaker nie ma prawa nas dogonić, Alex Hunter, Boże święty, co jest z twoimi strzałami, to ja nie wiem, a ja chyba uderzałem gorszą nogą, prawda, może dlatego, dalej, jeszcze, dajcie mi piłkę, ja teraz nie zmarnuję tego, obiecuję wam to, to był tylko wypadek przy pracy, Alex Hunter, no cholerka jasna. Naprawdę niewiele, naprawdę już coraz bliżej jestem strzelania tej bramki. Wycofanie do Huntera, Hunter, no można powiedzieć, że to było takie podanie. Sędzia nic nie dolicza. Oj, nie możemy tego stracić, nie możemy tego stracić, nie straciliśmy. No dobra, nie spełniłem chyba celu 10 podań. 9 znowu, ale ocena 8-4. Wygraliśmy mecz. O, wszystko na plus, więc nawet tego nie czytam. Jak jest wszystko na plus, więc jest ok. Ale naprawdę pasjonujący mecz w Premier League, no
I to nam wyszło na dobre. Premie za mecz, no nic tu nie zrobiliśmy, ale trener wzrost atrybutów trochę nam tutaj podskoczył. Dobra, więc ja idę dalej. No kurde, cały czas gramy mecze, nie ma żadnych cutscenek. No trochę się na tym zawodzę. Nie wiem, czy ja źle prowadzę. Nawet wywiadów nie ma po dobrym występie. Nie wiem, czy ja źle prowadzę tę karierę, czy to tak ma być na początku. Nie mam pojęcia. Ej, może być tak, że my nie pójdziemy i oszukam, nie pójdziemy na to wypożyczenie. I tak trochę oszukam grę, bo tak z tego co widziałem, to każdy kto nagrywa albo ktoś pisał na forum właśnie dotyczące The Journey, to wszyscy szli na wypożyczenie. Więc nie wiem, może ja, mi się uda oszukać system tej gry. No, jesteśmy bardzo blisko wyjściowego składu. Precyzyjne programy. Okej. Dobra, trzeba tu mieć na... Aj, może wyjdziemy. Może, kurczę, precyzyjne podania. Aha, to będzie ten przerzut. O kurczę. Oj. Szybko to rozgrywać. Jeszcze przejdzie. Przeszło, ale to nie zalicza się do punktu, no bo wiadomo, nie byliśmy w tym. Nie, powtórzę, bo. Dobra, jeszcze raz. Dobrze zaczęliśmy, ale tu liczy się, żeby dobrze skończyć. No nie uratował tego Walker, ale dobra, jest. Dobrze. Dobrze. To dobra, mogę to przyjąć, mogę to przyjąć. Okej, okay, przerzucenie ciężaru. Podawaj górą, ale przerzuć piłkę do kolegi w innym rejonie boiska, do środku i do partnera, aby zakończyć to ćwiczenie. No okej, okay. A to tak, jedno to było w 16. Tylko pamiętam, trzeba mocno uderzyć. Aha, to nie wyszło, no dobra. Aha! Dobra. To musi przejść przez tą strzałkę, o Jezu. Powtórz, nie. Trzeba bliżej podejść. No, trzeba bliżej podejść, bo ja zbyt dużego dystansu próbowałem do środka, to było za lekkie, ale... Ale kurde, doszło tam. No, co, już? Nie. Bo już tak się zatrzymał, kurczę, aha. Dobra, ja wiem o co chodzi, ale... Jeszcze za... Ma... za daleko jeszcze jest. No! No jeszcze nie zaliczyło, no przecież ja pitole! No ale no co mam poradzić, że on nie leci do tej piłki, no powtórz. No, no i dotyka ty. Co, nie może dojść do tej strzałki? Ja nie rozumiem. No, ale ta gra się też zacina, no bo... No, no i co jest z tym? No, no i czy... Ale ta... Aha, bo gra mi się zbugowała, no jasne. No tak, no bo przecież on tam też żółty powinien uznać, bo...
Dobrze, no i to mi się podoba. Kurde blade, no. Gra mi się tu jeszcze zlagowała i na treningu straciłem najwięcej, no. Gdzie nie powinienem, ale dzisiaj zagram dużo meczy, kurczę. Ale to dobrze akurat. Dobra, plus ocena menadżera, tu się nic nie zmienia, dobra. Nadal jesteśmy na ławce, go już tam nie słucham. I co, przechodzimy do ostatniego meczu? Chyba, no tak, no bo to już najwyższy czas, no ale mówię, nic się nie dzieje. Pierwszy taki nudny odcinek, nie? Taki kurczę, no bez żadnych cutscenek, bez niczego. Jeszcze mam tu 84, dobra, tempo 75, ale no raczej się dużo nie zmieni. Gramy z Hal, no i nie jestem w wyjściowym składzie. To jest nudne, no bo kurczę, wychodzę cały czas z ławki, a naprawdę już chyba bym wolał iść na to wypożyczenie. Trzeba zacząć strzelać, gęste chmury, ławka, no tu Coutinho, Walker, Starish, wiadomo, tam standardowa jedenastka. Strzel na swoją bramkę, daj nam zwycięstwo, daj nam prowadzenie, a więc albo przegrywam, przepraszam bardzo. Tak, jest remis z tego co tam widzę. Jest remis, ja jestem na lewym skrzydle. Alex Hunter z za pola karnego! I tak trzeba strzelać, tak czekaj, ja chcę tam do bandy reklamowej, no dobra. Ale Alex Hunter na 1-0, no świetna bramka Alexa Huntera, no bo patrzmy, tutaj takie przypadkowe podanie, ale tutaj świetne, prosto padłe. Prawa noga od słupeczka i tak trzeba strzelać po prostu Hunterem. Hunter, 63 minuta i gol, o, pogramy nawet trochę dłużej. A więc tu będę walczył o hat-tricka. Ocenę już spełniamy, jest powyżej 7-0 nawet, dobre odbiory. Na podglądzie tutaj wszystko wyglądało w miarę w porządku. Gareth Walker, uderzenie! Świetne podanie, ale Walker no nie wykańcza tego. Oj, brzydki faul, brzydki faul Robertsona i to jest zasłużona żółta kartka, no bo wyciął nas w pień. I co? Spojenie! Spojenie, ależ no kurczę, piękne uderzenie. Ja chciałem, żeby mi podał. Nathaniel Klein, Alex Hunter. Nathaniel Klein. Leiva. Moreno. Aj. Na spalonym był już Alberto Moreno. To jest koniec tego spotkania. Kolejny nasz dobry występ. Ocena 8-0. I strzeliliśmy bramkę, no tutaj widzimy, musisz popracować, no to wiem, tutaj odbiory, tak, bo to mi faktycznie dzisiaj nie wychodziło. Skromne zwycięstwo, 1-0, a my nadal nie użyliśmy w tym odcinku żadnej o właśnie. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Press has always brought the best out of me, ever since youth football. Today was no different, I guess. We needed a goal, so I did what I had to do to make sure we came away with a win. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? You know you're better off asking the gaff about that kind of stuff. I just play where he tells me to. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. A to już damy takie zrównoważone. Squad's really been coming together lately and we've been following the gaffer's tactics as a unit. And we all know our roles, which makes it a bit easier to like execute on the pitch. If we can do that, then I think we'll find we win more often than we lose. That's all, Alex. No problem. No, więc się doczekałem tej cutscenki, Boże święty. Zarobki 73 tysiące, zdobyte punkty umiejętności, już tam mam 65. O, mam 3 punkty umiejętności, a więc czas to wykorzystać. Będę miał jeszcze jeden punkt, a więc chcę, żeby mój Aleksander miał 5 gwiazdek sztuczek, żeby się tak wyróżnił z tłumu właśnie tych kart. Dobra, więc idę sobie przyznać jeszcze punkty umiejętności, zagramy jeszcze jeden trening. I mam nadzieję, że tam się jeszcze będzie coś działo po tym treningu, ale no na razie, tak szczerze, Klopp to nawet wspaniale. Aleksander jest zwycięzcą jakiego dziadek. Hull City na deskę, 1-0-3 punkty tam zarobione. Dobra, gdzie są te sztuczki, gdzie są te sztuczki? Tu, i mam 5 gwiazdek sztuczek. Już mój Aleksander... O, chwila, bo będzie cutscenka.
Alright, leave it open. No, chyba w końcu coś się dzieje. Hey, you all right, mate? Whoa, you're a gas. Something wrong with your phone, man? I've been texting you. Yeah, been busy, mate. No, it is. Alright, son. Have a seat, lad. Hunter, look, I want you to know we rate you very highly here. Cheers. I feel like it's been going well, like I'm really settling into the team. But we think it's time you went out on loan, lad. What? But I thought I was doing well for the team. Look, you've been playing well, but now with our new big money signing, your chances are going to be limited. I got offers from 3 championship clubs. You'll get games. Great opportunity for you to get some experience. Mamy Aston Villa, Norwich i Newcastle. No i teraz tak, kogo wybrać? No bo tak naprawdę Aston Villa jakoś nie chce. Wszyscy mi dają tak samo. Większa premia to jest za wyjściowy rozkład. Wybiorę Newcastle, bo w sumie lubię ten klub. On nie jest zły. Żałuję, że spali, ale to nie był ich sezon, więc wybiorę sobie Newcastle United. Listen, we all think you've got great potential here, but you need to be playing week in, week out. And going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr. Agostino will be expecting you next week at their training ground. Ojej. No Hunter niezbyt zadowolony. Go make a name for yourself, lad. Ooh. No ale musiałeś jeszcze telefon rozwalać. No więc mamy nagrodę Foot. Nic nie jest źle. Dobra, punkty umiejętności mam jeszcze jeden. A tu nas chyba będzie czekała cutscenka, którą zobaczymy już w następnym odcinku. Więc okej, nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Naprawdę, zostawcie multum łapę w górę pod tym filmem. No i widzimy się już w karierze menadżera Borussią, bo dawno jej nie było. A więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!